Moi drodzy, nasze dzisiejsze spotkanie, czy lepiej nasze dzisiejsze spotkania rozpoczynamy zagadnieniem, które przynajmniej dla niektórych z Was już po wczorajszym dniu może się okazać bardzo takim nowym, jak samo słowo preegzystencja. Tak jak wyjaśniałem, tak jak tłumaczyłem, mówić o preegzystencji Mesjasza, to mówić o Jego istnieniu przed narodzeniem, to mówić o Jego istnieniu przed stworzeniem świata, to mówić o tym, że Mesjasz zawsze istniał. Nie było czasu, nie było świata, Mesjasz zawsze istniał. Kiedy patrzymy na Jezusa, kiedy uświadamiamy sobie Jego centralne znaczenie, nie tylko dla doktryny chrześcijańskiej, nie tylko dla życia Kościoła, ale także w życiu ucznia Jezusa, w życiu każdego chrześcijanina, nasze rozważania rozpoczynamy właśnie od preegzystencji. Dlaczego jest ważne? Dlaczego warto zajmować się preegzystencją? Myślę, że warto sobie uświadomić taką zależność. Gdyby nie było preegzystencji, czyli gdyby Mesjasz zaczął istnieć w którymś momencie, to byłby taki moment, kiedy nie byłoby Trójjedynego Boga. Pada koncepcja chrześcijańskiego Boga. Ponieważ jeżeli byśmy możemy sobie wyobrazić taki moment, ułamek momentu, kiedy nie byłoby preegzystencji, kiedy nie istniałby, to w tym jednym, jedynym momencie nie byłoby Trójjedynego. I wtedy cała doktryna, teologia, nauka o Bogu, to co objawił Mesjasz, okazałaby się nieprawdą. Jedną z cech Boga, przypisywanych Bogu, jest Jego wiekuistość, wieczność. Gdyby Jezus nie był wieczny, nie mógłby mieć boskiej natury. A ona jest tylko wieczna. Nie mógłby być Bogiem, więc wracamy znowu do pierwszego. Nie byłoby Trójjedynego Boga. Doktryna chrześcijańska, teologiczna o Bogu okazałaby się nieprawdziwa. Jeżeli tutaj nie byłby wiarygodny w odpowiedzi na pytanie, kim jest, to jakże miałby być wiarygodny w innych swoich twierdzeniach? To, o czym ta część naszych rozważań można powiedzieć, jest jak gdyby zobaczeniem, odkrywaniem tego, co dotyczy istoty chrześcijańskiego wyznawania wiary w teologii, czyli w poznawaniu bóstwa. Jest odpowiedzią na pytanie, dlaczego chrześcijaństwo nie jest judaizmem albo islamem, w którym funkcjonuje monoteizm, koncepcja jednego i jednoosobowego Boga. Bóg jest jedną osobą. Bóg jest jeden. Wyznanie wiary. Uczniowie Jezusa, Bóg jest jeden, ale w trzech osobach. Teologia używa takiego pięknego sformułowania monoteizm trynitarny. No ale to tak tylko,
żebyście wiedzieli, że no, zasób pewnych słów teologicznych gdzieś tam w tych książkach różnych jest. Gdy napotkacie monoteizm trynitarny, będziecie wiedzieli, idea chrześcijańska. Islam, jeden Bóg, nie ma Boga nad Allaha. Izrael, Shema Izrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedyny. I teraz proszę zobaczyć. My, uczniowie Jezusa, chcemy poznać preegzystencję. Czyli chcemy zobaczyć to przedziemskie istnienie Mesjasza. Właśnie po to, żeby odkryć specyfikę, tożsamość, żeby zakorzenić się w tej prawdzie, aby niejako od początku zobaczyć tego, kogo nazywamy Mesjaszem. Myśl o preegzystencji Mesjasza zostaje odkryta w objawieniu Bożym, zapisana w Pismach Świętych. Jest kilka fragmentów, czy kilkanaście, w których odkrywamy tę myśl. Spróbujemy teraz zobaczyć te fragmenty, odkryć je, a później spróbujemy znaleźć jakieś zastosowanie, jakieś odniesienie do naszego życia. Zacznijmy od tekstu z Ewangelii według świętego Jana. Znany dla nas, dla wielu z nas fragment rozmowy Jezusa z Nikodemem. Oczywiście na naszych kartach preegzystencja słowa. Tutaj jest konspekt, tu jest pewien skrót razem z czytaniami, z tekstami. Do niektórych z nich będę nawiązywał. W czasie rozmowy Jezusa z Nikodemem pojawiają się następujące słowa. Jezus mówi tak: a nikt nie wstąpił do nieba poza tym, który z niego przybył, Synem Człowieczym. I werset 31. Ten, kto przybywa z wysoka, jest ponad wszystkim. Kto zaś pochodzi z ziemi, do niej przynależy i mówi po ziemsku. Te dwa pierwsze fragmenty zwracam wam na nie uwagę, dlatego że w punkcie wyjścia przekazują pewną prawdę. Mówią o Synu Człowieczym. Jest to określenie, które według świadectwa Ewangelii Jezus najczęściej sobie przypisywał. Jezus lubił określać siebie za pomocą tego sformułowania Syn Człowieczy. Ma to sformułowanie dwa znaczenia. Pierwsze znaczenie, Syn Człowieczy, to znaczy człowiek, my powiedzielibyśmy człowiek przez duże C, prawdziwy człowiek. Jezus, używając tego słowa, Syn Człowieczy, mówił o sobie, że jest człowiekiem, że jest kimś, kto przeżywa swoje życie w prawdzie jako człowiek. Gdy będziemy patrzyli na teksty w drugiej naszej konferencji, zobaczymy, że Jezus przeżywa swoje człowieczeństwo w sposób doskonały. Jest jak Adam przed upadkiem. Ale to słowo Syn Człowieczy, jeżeli zostanie poddane czy rozważone w świetle księgi proroka Daniela, to wtedy to słowo Syn Człowieczy znaczy Mesjasz. Dla judaizmu drugiego wieku przed Chrystusem, pierwszego wieku przed Chrystusem, dla judaizmu czasów Chrystusa, sformułowanie Syn Człowieczy dla wielu z nich znaczyło tyle, co Mesjasz. Nie był to Mesjasz polityczny.
ale to był wysłannik Pana Boga. Stąd zrozumiałą rzeczą jest, że Jezus, aby nie budzić konotacji politycznych związanych ze służbą Mesjasza, Jezus mówi o sobie Syn Człowieczy. Warto, abyście to zapamiętali. Czytając, gdy mówi o sobie w Ewangeliach Syn Człowieczy, ulubione określenie. Nie ukrywam, że każdy człowiek ma, czy może mieć pewne ulubione określenie tego, kim jest. Coś, co określa jego tożsamość. Jestem prezbiter Adam. To jest moje określenie ulubione, które pokazuje moją tożsamość, to, kim jestem. Inni mówią, jestem uczniem Jezusa. Jeszcze inni mówią, jestem skorpion. Ja jestem człowiek, no ale mniejsze z tym. Ale jeszcze inni mówią, jestem Polakiem. Jestem dzieckiem Bożym. Jestem alkoholikiem. Jestem członkiem drogi neokatechumenalnej. Jestem wierzący, jestem niewierzący. Proszę zobaczyć. Gdzieś w swojej świadomości człowiek posiada jakieś określenie, z którym się utożsamia, które jak gdyby opisuje to, kim jest, i za pomocą tego określenia człowiek przedstawia się innym. Jezus miał takie określenie i tym określeniem było sformułowanie Syn Człowieczy. To tak w ramach wprowadzenia. Patrzmy więc do wiersza 13, gdzie Jezus, Syn Człowieczy, mówi o sobie, że jest tym, który przyszedł z nieba. I albo drugie określenie, jest tym, który przybywa z wysoka. To określenie z nieba i wysoka związane jest z koncepcją świata, gdzie świat był rozumiany jako ten, który dzieli się na rzeczywistość ziemi. Nad ziemią jest powietrze, nad powietrzem jest niebo, pod ziemią jest kraina umarłych, Szeol. Jezus mówi, przyszedłem z tego innego świata. Dla nas jest to już ważne dlatego, że w tym terminie widzimy jak gdyby, że w tym określeniu, że Jezus mówi o sobie, że istniał jeszcze przed narodzeniem z kobiety. Że istniał jeszcze zanim począł się z kobiety. Jest tym, który przychodzi z innego świata. Jest tym, który przychodzi z tego świata, który nazywa się niebem. Dalej w rozdziale 8, wiersz 23, znajdujemy tam takie sformułowanie. Wy jesteście, Jezus powiedział do swoich przeciwników, wy jesteście z niskości, ja zaś z wysokości. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. I teraz widząc Jezus w konfrontacji ze swoimi przeciwnikami, pokazuje swoje przywiązanie, że jego istnienie, jego bycie związane jest z innym światem. Ale Jezus odparł, 58, uroczyście zapewniam was, zanim Abraham się urodził, ja jestem. To jest bardzo mocne stwierdzenie, gdy uświadomimy sobie, że między czasami Jezusa a czasami Abrahama, ile minęło lat? Plus, minus?
więcej niż 1300 nawet, 1800 według jeszcze innego datowania czasy Abrahama mogły przypaść na lata albo 2300 przed narodzeniem Chrystusa, albo 1800. Czyli proszę zobaczyć, że znowu jesteśmy na poziomie konfrontacji, kiedy decyduje się niejako być albo nie być. Jezus w obronie swoich twierdzeń, Jezus w obronie swojej postawy, Jezus w odpowiedzi na zarzuty, że jeszcze 50 lat nie masz, a widziałeś Abrahama, odpowiada: zapewniam was uroczyście. To jest, moi drodzy, to słowo w języku greckim, które jest zapisane, to jest amen, amen. Albo zaprawdę, zaprawdę. Zaprawdę powiadam wam, zapewniam was uroczyście. Czyli Jezus jak gdyby wypowiada deklarację, która nie jest słowem rzuconym tylko, tak, na odczepne. Zanim Abraham się urodził, czyli zanim Abraham zaczął istnieć, ja jestem. I znowu, ego eimini, to ja jestem, to nie jest tylko takie stwierdzenie, ja jestem. Ponieważ to ja jestem jest nawiązaniem do hebrajskiego określenia Boga JHWH. To ja jestem odnosi nas, odnosi Jezusa do drugiej księgi biblijnej, do księgi wyjścia, do rozdziału trzeciego, tam, gdzie Mojżesz spotyka się z Bogiem przy gorejącym krzewie. Tam, gdzie Mojżesz, pytając Boga, jakie masz imię, żebym odpowiedział synom Izraela, Mojżesz słyszy: jestem, który jestem. Tak powiesz synom Izraela: jestem, posłał mnie do was. Jezus więc, wypowiadając te słowa, zanim Abraham urodził się, ja jestem, pokazuje swoje istnienie. Istniałem, byłem jeszcze wcześniej, zanim powstał Abraham. Zanim urodził się Abraham, ja już istniałem. Reakcja, moi drodzy, jest niesamowita. Gdy ludzie usłyszeli to, co powiedział Jezus, wzięli kamienie, aby cisnąć w Niego. Dlaczego? Bo zostało to odczytane tak, jak wam wyjaśniłem. Ponieważ odczytane to przez nich zostało w kontekście, kim on jest, robi z siebie Boga. Mówi, że istniał, zanim był Abraham. Preegzystencja pochodzi z nieba, pochodzi z wysoka, z tamtego świata przychodzi, istniał w tamtym świecie, czyli już wiemy, istniał zanim urodził się z kobiety. Preegzystencja mówi o tym, że zanim istniał, zanim urodził się Abraham, czyli te 2000 lat wcześniej, on mówi: ja już byłem, ja już istniałem, ja już jestem. Dalej patrzymy na słowo, które dzisiaj zostało do nas odczytane z tego prologu. Odkrywa się przed nami jak gdyby trzecia część związana z proegzystencją. Widzimy zaangażowanie Mesjasza w proces tworzenia, w proces stworzenia świata. I w wierszu 15, w wierszu trzecim czytamy w Ewangelii świętego Jana w pierwszym rozdziale: wszystko zaistniało dzięki Niemu, bez Niego zaś nic nie zaistniało to, co zaistniało. Przypominamy sobie, że to słowo dzięki Niemu, że bez Niego odnosi się do słowa, do tego samego słowa, o którym w 14 wersecie zostało zapisane: słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. To słowo, które stało się ciałem, zostaje opisane wcześniej jako słowo, poprzez które został stworzony świat. Jako słowo, które dało początek istnienia świata. Ale moi drodzy, to nie jest wszystko. Istnieją inne, nie mniej mocne teksty.
Kiedy czytam na przykład list do Hebrajczyków, słyszę takie słowa. W tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy i przez Niego stworzył czasy. Mesjasz, Syn, przez którego zostają stworzone czasy. Albo w liście do Kolosan, gdyż w Nim, o Mesjaszu, wszystko zostało stworzone w niebie i na ziemi, to co widzialne czy niewidzialne, trony czy panowania, czy zwierzchności czy władze, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Jeżeli więc patrzymy, czy też odkrywamy preegzystencję Mesjasza, w poznawaniu tego tematu widzimy Mesjasza, który zaangażowany jest w dzieło stwórcze. Kto stworzył świat? Świat stworzył jeden Bóg w trzech osobach. Mesjasz, Syn Boży, zaangażowany jest w dzieło stwórcze. Jest tym, który albo przez którego Ojciec wszystko stwarzał. Istniał więc Mesjasz przed stworzeniem świata. To dzięki Jego mocy świat został stworzony. Teraz, gdy widzimy zaangażowanie Mesjasza w dzieło stwórcze, chcemy zobaczyć, chcemy odkryć, jaka była więc wzajemna relacja między Mesjaszem a Ojcem. I tutaj już na samym początku ten tekst, który doskonale znamy, który był odczytywany, pierwszy rozdział Ewangelii Jana, pierwszy werset i drugi. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Potem w Ewangelii świętego Jana pojawi się znowu w polemice z uczonymi w piśmie sformułowanie Jezusa: ja i Ojciec jedno jesteśmy. To są te mocne słowa pokazujące działanie, pokazujące zjednoczenie Mesjasza z Ojcem. Albo fragment z listu do Filipian, gdzie pojawiają się takie słowa. On, mając naturę Boga, nie uznał za stosowne korzystać ze swej równości z Bogiem. Albo w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia, on, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie. Ale to ogołocenie to przychodzi dopiero wtedy, kiedy następuje wcielenie. Tutaj chcę, żebyście wyraźnie widzieli, żebyście zobaczyli świadectwo Mesjasza, który mówi o swoim zjednoczeniu z Ojcem. Chcę, żebyście zobaczyli, że Mesjasz jest tym, który posiada Bożą naturę. Jest tym, który odwiecznie istnieje, zaangażowany w dzieło stworzenia. I żeby jeszcze nie zamknąć, nie zapomnieć o fragmencie z 17 rozdziału Ewangelii świętego Jana, gdy Jezus w przededniu męki modli się do swojego Ojca, wylewa w swoim sercu prośbę: teraz zaś Ty, Ojcze, obdarz mnie u siebie tą chwałą, jaką miałem u Ciebie przed zaistnieniem świata. Jedne, moi drodzy, z najmniej w takim zwyczajnym czytaniu, najmniej zrozumiałych słów. Co to znaczy? Jezus najpierw mówi: obdarz mnie u siebie tą chwałą, jaką miałem u Ciebie przed zaistnieniem świata.
Obserwacja jest następująca. Zanim zaistniał świat, Mesjasz, który się tutaj modli, był obdarowany chwałą. Ta chwała to przejawy boskości, przejawy bóstwa. Mesjasz, istniejąc jako w naturze Bożej, miał taką samą chwałę, jaką ma Ojciec. I teraz o co się Jezus, kto się modli? Modli się Mesjasz, który stał się człowiekiem. Co to znaczy? Że ta chwała, którą miał w momencie, kiedy stał się człowiekiem, ona została ukryta, o niej nie ma. Gdy patrzono na Jezusa, pomijając te chwile przemienienia, chwała Boża nie była w nim widoczna. Gdy patrzyli na Jezusa, nie widzieli Supermana, Himena czy jakiegoś takiego giganta. Widzieli zwykłego człowieka, który nie był najładniejszy według kryteriów tamtego okresu. Co to znaczy? Modli się jako człowiek, prosząc o to, aby Bóg obdarował go tym, czym kiedyś posiadał, z czego, co zrezygnował. Ważne jest, że jest ta to prośba zaniesiona jako człowiek i Jezus pragnie, aby ta chwała była widoczna w Nim, jako w prawdziwym człowieku. Dlatego mamy więc tę wizję Jezusa w relacji do Ojca. I gdy przyjdzie w chwale, kiedy powróci, to już będzie Jego człowieczeństwo prześwietlone tą chwałą. To już było widoczne po zmartwychwstaniu, kiedy przechodził przez zamknięte drzwi, kiedy pojawiał się i znikał. Kiedy widzieli, że jest podobny do siebie, ale jednocześnie, że jest inny. A teraz, gdy powróci na niebie, albo gdy zasiądzie na swym wielkim, białym tronie, to wtedy bóstwo, które w nim jest, było zawsze, przeniknie człowieczeństwo, które zostało przemienione przez śmierć. I wtedy, jak gdyby pojawi się, czy pokaże to, co było niewidoczne dla ludzi, kiedy chodził na ziemi. Mamy więc, jak gdyby w poznawaniu tej preegzystencji, mamy jak gdyby kolejny kamyk, którym jest relacja Jezusa do Ojca. Ona pokazuje nam to odwieczne istnienie Mesjasza. Pokazuje nam, że Mesjasz miał chwałę, zanim zaczął istnieć świat, że Mesjasz miał naturę Bożą. Bardzo ważne w tym podkreśleniu preegzystencji Mesjasza jest relacja do Jana Chrzciciela. Jest to stwierdzenie, którego używał Jan Chrzciciel. Takie bardzo zwyczajne, jeśli uświadomimy sobie najpierw to, że Jan począł się kilka miesięcy przed narodzinami Jezusa, przed poczęciem Jezusa. Ten, o którym powiedziałem, ten, który przychodzi po mnie, istniał już przede mną, ponieważ był wcześniej ode mnie. I werset 30. On jest tym, o którym powiedziałem, po mnie przyjdzie mężczyzna, który istniał przede mną, ponieważ był wcześniej ode mnie. To takie prościutkie zdania, ale znowu, jeśli uświadomimy sobie, że Jan Chrzciciel urodził się przed Jezusem i dlatego mówi, przychodzi po mnie, ale był wcześniej przede mną. Także znajdujemy więc,
znajdujemy, jeżeli tak, tak mogą powiedzieć, znajdujemy więc biblijne uzasadnienie do przyjęcia tej koncepcji, którą wyraża słowo preegzystencja. Co do tekstów Starego Testamentu, one również w pewien sposób zapowiadają istnienie tej cechy odwiecznego istnienia Mesjasza. W księdze Micheasza pojawia się słowo: a ty, Betlejem Efrata, tak małe jesteś, czy nic nie posiedli, z ciebie wyjdzie mi ten, który będzie władcą w Izraelu, jego początki sięgają praczasu i dni wieczności. Albo w księdze proroka Izajasza to określenie, nazwą go imionami: przedziwny doradca, odwieczny ojciec, książę pokoju. Te teksty, które odczytujemy według klucza tego preegzystencji, pokazują, że Mesjasz, że ten, który ma przyjść, jego istnienie, jego bycie związane jest z najwcześniejszym, z czasem, albo z początkiem, albo nawet z przedpoczątku czasu. Przyjmuję tę, czy mówię o tej hermeneutycznej zasadzie interpretacji Pisma Świętego, że teksty Starego Testamentu zawierają pewne idee, które stają się zrozumiałe w świetle przyjścia Jezusa. Mamy więc tutaj, jak gdyby w tym momencie, tak pokrótce przedstawioną ideę preegzystencji Mesjasza. Czy zanim zaczął istnieć jako człowiek, co robił? O jednym z działań już wspominałem. Mówiłem o jego zaangażowaniu w stworzeniu świata. Ale jeżeli spojrzymy do Pisma Bożego, jeżeli spojrzymy do Starego Testamentu, pojawia się tam bardzo tajemnicza postać. Pojawia się tam postać, którą nazywają bibliści, albo Biblia nazywa Anioł JHWH, Anioł Pański. I moi drodzy, dla uczniów Jezusa od samego początku ta postać Anioła Pańskiego, który pojawia się w Biblii, była postacią, która zabierała święty spokój. Dlaczego zabierała święty spokój? Ponieważ z jednej strony Anioł Pański pojawiał się i był opisywany za pomocą cech, które wskazywały, że on jest JHWH, że on jest Adonai, że on jest tym, który zawiera przymierze. A z drugiej strony inne teksty biblijne wyraźnie odróżniały Adonai od Anioła Pańskiego. Można powiedzieć, że na kartach Starego Testamentu jest widoczne rozdarcie w przedstawianiu postaci Anioła Pańskiego. Z jednej strony cechy Boga, z drugiej strony cechy człowieka. Przepraszam, stworzenia. Żeby być bardzo precyzyjnym. I teraz, kiedy przychodzi Jezus, uczniowie Jezusa szukają, czy jako Żydzi są przekonani, że służba Mesjasza, osoba Mesjasza jest zapowiedziana w Pismach. I teraz działanie Mesjasza w Starym Testamencie szukają w działaniu Anioła Pańskiego. Co to znaczy?
Jeśli teraz pokrótce przedstawię wam, w jakich sytuacjach pojawiał się anioł pański w Starym Testamencie, potem zobaczymy, jak te działania podejmuje Jezus, wykonuje Jezus. I ciekawa rzecz. Od momentu, kiedy Słowo stało się ciałem, kiedy Mesjasz stał się człowiekiem, Syn Boży, nie pojawia się już anioł pański. Już się nie pojawia anioł pański. Chciałbym na samym początku od razu powiedzieć, że w Starym Testamencie oprócz anioła pańskiego pojawiają się inni aniołowie, czy inne anioły. Żeby było jasne. Nie każdy anioł, który pojawia się w Starym Testamencie, jest aniołem pańskim. Mimo, że przez Pana został stworzony. Ale gdy mówię o aniele pańskim, to mówię o anioł JHWH, to mówię o tym, którego tożsamość jest mocno podkreślana, który wyróżnia się czym? Czym ten anioł pański się wyróżnia? Można zobaczyć owego, macie tabelkę, którą gdzieś tam pojawiają się teksty, do których możecie zajrzeć. Zobaczmy do Księgi Rodzaju. Pojawia się nam 24 rozdział, werset 7. Czytam to słowo. Pan Bóg nieba, który wyprowadził mnie z domu mego ojca i z mojej rodzinnej ziemi, który mówił do mnie i przysiągł mi, twojemu potomstwu oddaję ten kraj, pośle przed tobą swojego anioła, aby znalazł tam żonę dla mojego syna. Pojawia się anioł, którego Bóg może posyłać. Pojawia się anioł, który wykonuje pewną pracę. Pojawia się anioł, który ma znaleźć, ma przygotować kobietę, aby poszła do domu Izaaka. To jest tylko jak gdyby pierwsze światełko, które się tutaj pojawia. Dalej dowiadujemy się, że ów anioł pański, który pojawia się w tekście, jest tym, który angażuje się, który ratuje Hagar. Anioł pański znalazł ją w pobliżu źródła na pustyni, przy drodze wiodącej do Szur. Zapytał Hagar, służebnico Saraj, skąd przyszłaś i dokąd idziesz? Ona odpowiedziała, uciekłam od mojej pani Saraj. Anioł pana rzekł, wróć do swojej pani, poddaj się pod jej władzę. Anioł pana oznajmił jej, rozmnożę twoje potomstwo tak bardzo, że nie będzie go można policzyć. I mówił dalej, jesteś w ciąży, urodzisz syna, nadasz mu imię Ismael, gdyż Pan dostrzegł twoje upokorzenie. Zwróćcie uwagę na to, co mówi anioł. Z jednej strony rozmnożę twoje pokolenie, czyli kto to zrobi? Mówi ja. On mówi, a w następnym wersecie Pan dostrzegł twoje upokorzenie. Czyli nie ja dostrzegłem twoje upokorzenie, ale Pan dostrzegł twoje upokorzenie. Tu macie ten jeden tekst, w którym ten sam anioł pański z jednej strony przypisuje sobie działanie,
stwórcze, rozmnożę Twoje pokolenie, rozmnożę Twoje potomstwo, a z drugiej strony wskazuje na to, że Pan dostrzegł Twoje upokorzenie. I potem Hagar nazwała Pana mówiącego do niej: Ty jesteś Bogiem, który widzi. Więc Hagar była przekonana, że mówi do Boga. Mimo, że Mojżesz pisze, że to, kto jej mówił? Anioł Pana. Widzicie, moi drodzy, to jest, gdybyśmy się nad tym nie zastanawiali, gdybyśmy tylko tak czytali, to byśmy mogli powiedzieć, no ktoś, komuś coś się wydaje. Coś nie pasuje. A tu wszystko pasuje. Tylko, że ten sam anioł Pana jest, posiada Bożą naturę, mówimy, z perspektywy preegzystencji. Preegzystencja Mesjasza nam to tłumaczy. Żydzi, którzy nie znali Mesjasza w tamtym czasie, gdy Mojżesz pisał, nie rozumieli tego, że Mesjasz będzie prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Nie rozumieli koncepcji trójjedynego Boga. Nie została im ona objawiona. Dopiero gdy przychodzą uczniowie Jezusa, gdy Jezus odkrywa prawdę o Bogu, tak jak pamiętacie, wczoraj wam mówiłem, że Jezus doprowadza do końca to objawienie. To w świetle słów Jezusa, gdy czytam to słowo, to teraz rozumiem, to teraz widzę, że jest anioł Pana, Boży wysłaniec, którym jest Syn Boży przed wcieleniem, który ma Bożą naturę, a jednocześnie jest tym, który może powiedzieć Ojciec. Jest tym, który może powiedzieć to, co czyni Ojciec, ja czynię. Moi drodzy, chciałbym, żebyście widzieli ten fragment naprawdę, bo jest to takie bardzo ważne słowo, bo ono wprowadza nas w zrozumienie owego pańskiego anioła. Potem, kiedy widzimy Boże działanie w czasie wyjścia Izraela z Egiptu, widzimy zaangażowanie, anioł pański prowadzi tabory Izraelitów, idzie na ich tyły. Jest zaangażowany w historię wyzwolenia, w historię uwolnienia Bożego ludu. I potem ten sam anioł pański pojawia się w księdze sędziów. On przychodzi, on ratuje, on objawia Izraelowi. Jak więc możemy podkreślić, czy jak możemy opisać działania anioła pańskiego? Tutaj macie na tej karcie pracy, macie jak w tym konspekcie cztery działania. Objawia Słowo Boże ludowi. Przekazuje Słowo Boże. Przynosi ludziom Słowo Boże. Prowadzi i ochrania lud Boży. Potem wykonuje sąd nad Izraelem, to znaczy wtedy, kiedy Dawid policzył ludzi, kiedy złamał Bożą suwerenność do panowania nad Izraelem. I wtedy przychodzi sąd nad Jerozolimą. Anioł pański przychodzi i dokonuje sądu. No, wspomnieć wam mam o tym, że w Egipcie pierworodnych też sprzątnął anioł pański. Nie będę wspominał, ale zapamiętać możecie. Także jest tym, który wykonuje sąd nad Izraelem, sąd nad światem. Jest tym, który ratuje życie Eliasza, kiedy podpadł Eliasz Jezabel, kiedy przyszła depresja po sukcesie, kiedy nie chciał żyć i mówił: zabierz mnie z tego świata. Poszedł na pustynię i położył się i już mówi: koniec świata. Nie ma, ani utrąca go pański. Mówi: masz skibkę chleba, masz dzbanek wody, pojedz, popij i idź do Bożej Góry. Jest tym, który ocala, ratuje życie. Jest tym, który wskazówki daje, co ma człowiek dalej robić. I w tym momencie, jeżeli sobie popatrzymy na służbę Jezusa, co przyniósł Jezus, 18 werset z pierwszego rozdziału Ewangelii świętego Jana, dzisiaj przeczytamy. Przyniósł ludziom łaskę i prawdę.
przyniósł, ten jest tym, który Boga widział, przynosi ludziom Słowo Boże, jest tym, który prowadzi, jest tym, który jest przewodnikiem, arcykapłanem, mówi, pójdź, jak powołuje swojego ucznia do czego? Aby szedł za nim, zgadza się? Czyli mówi o sobie, że jest tym, który idzie, a ludzie mają, jego uczniowie mają za nim iść. Wykonuje sądy. Te sądy z jednej strony, to o tym mówi od 17 wiersza 3 rozdziału Ewangelia Świętego Jana. Sąd, który już się zaczął dokonać, dokonuje się już. Czyli to rozdzielenie między wierzących a niewierzących. Ale w 5 rozdziale Ewangelii Jana, od wiersza 19, Jezus mówi, Bóg nikogo nie sądzi, ale cały sąd został przekazany Synowi. No i to, że ratuje, że ocala życie, to widzimy Jego męka, Jego śmierć. Jest i zobaczymy to jeszcze wyraźniej, kiedy pojawi się jako wybawca od nadchodzącego Bożego gniewu. Moi drodzy, po co zajmować się, to już jest zakończenie, po co zajmować się nauczaniem na temat preegzystencji? Jaki jest tego cel? Po co wam o tym mówiłem? Ponieważ chciałbym, żebyśmy razem widzieli naszego Mesjasza w całym Jego wymiarze. Żebyśmy widzieli, jak On funkcjonował, funkcjonuje i będzie funkcjonował. Żebyśmy widzieli przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Mesjasza. To, co dzisiaj mówiłem, to są duchowe Jego korzenie. To są duchowe Jego korzenie. One w codziennym takim naszym myśleniu o Jezusie są niewidoczne. Ale powiem wam szczerze, że zupełnie inaczej się czyta Stary Testament, jeżeli się wie o tym Mesjaszu, który w osobie Anioła Pańskiego się pojawia. Zupełnie inaczej wtedy można zobaczyć, można odkryć to wspaniałe Boże działanie. I jako, że dzisiaj jest święta sobota, szabat Izraela, to zupełnie inaczej też można spojrzeć na tych, którzy wiedzą o Aniele Pańskim, o Aniele Przymierza. I można prosić, dobry Boże, otwórz oczy, aby zobaczyli Aniele Pańskim Mesjasza, którego ja widzę. Wtedy można zobaczyć Boga, który przygotowywał i przygotowuje Izrael i lud Boży przygotowuje na odkrycie Mesjasza także przez owe teksty o Aniele Pańskim. A z drugiej strony my możemy Bogu dziękować, że z naszych oczu spadła zasłona, że czytając tekst Starego Testamentu widzimy żyjącego Mesjasza, widzimy tego, który był zaangażowany w historię ludu Bożego i który dzisiaj jest zaangażowany w historię swojego Kościoła.